Cześć, z tej strony Kuszy, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Pokémon Let's Go! Czy jesteście gotowi na budzenie śpiocha? Bo ja jestem! Budzimy tego wielkiego, tłuściutkiego Pokémonka, jakim jest Snorlax, naszym Pokémonowym fletem. Każdy, kto miał lekcję grania na flecie w podstawówce, pisze w komentarzach, budzimy śpiocha. A jak ten nie miał takich lekcji, ten nie pisze, tylko daje łapkę w górę. Słuchajcie, zbudziliśmy go, grając na flecie. Ja pamiętam, że ja miałem lekcję grania na flecie w podstawówce, ale byłem w tym fatalny, beznadziejny, kompletnie mi to nie szło. Chyba tylko Cicha Noc umiałem zagrać i to tak na trójkę na szynach. Jest głodny, Snorlax się zbudził i jest głodny. Ktoś tu przybiegł do nas, pan Fuji. Zapomniałem ci powiedzieć o Pokéflecie jednej rzeczy. To jest Pokémon nazywany Snorlax. Atakuje pierwszą rzecz, którą zobaczy po obudzeniu się, ponieważ myśli, że to jedzenie. Czyli muszę z nim zawalczyć, tak? Powiedział, że muszę z nim zawalczyć i dopiero potem mogę go złapać. O, czyli jest taka namiastka walk z dzikimi Pokémonami w pewnym sensie. Zmieniłem sobie trochę drużynę. 5 minut! W lewym górnym roku jest czas. Odmierza mi 5 minut. Mam tylko 5 minut, żeby go pokonać, inaczej nie wiem co. Ghostem nic nie zrobię, bo to jest typ normalny. Może Dark Pels? Przetestujemy. Dobra, zmieniam Pokemona. On używa Yon, od tego się śpi, także nie jestem zainteresowany używaniem dalej Gastly. Zmieniam Pokemona. Będziemy sobie Machoke'iem, to będzie super efektywne, bo to jest typ walczący. Wziąłem sobie Machoke'a do drużyny właśnie. Myślę, że mi się przyda, jego level nie jest za wysoki. Machampa i tak go nie ewoluowałem, bo musiałbym się z kimś zamienić, także na razie zostaje w takiej formie, w jakiej jest. Rest, czyli będzie szedł spać. Mamy 4 minuty, kurczę, czas nas goni, moi drodzy, czas nas goni. On się leczy. Kurczę, a jak nie zdążę, to co wtedy? Dobra, wejdziemy chyba sejsmicznym wstrząsem, tylko nie wiem, czy go nie pokonam jednym ciosem. To będzie problem, jak to się zdarzy. On ma dużo punktów życia, powinien to przetrwać może. Ło kurczę, i to jeszcze jak? Jeszcze jak? Przetrwał, bez problemu. 3 minuty 40 sekund. Używamy submission teraz. Porównamy sobie te ataki, które ile zadaje obrażeń. O kurczę! Tym go od razu pokonałem, to chyba już go nie złapię, co? O, teraz można go łapać, czyli idealnie. Już myślałem, że jest tak jak w starych grach, ale nie jest tak jak w starych grach. Jest tak jak w nowych grach, czyli po prostu możemy go złapać, fajnie. Kurczę, co jest z tym drugim kontrolerem? No, mamy dwa bole, tylko dam mu jeszcze, wiecie co, Raspberry mu jeszcze dam. No tylko 6 Raspberry, muszę strasznie oszczędzać Raspberry, przede wszystkim muszę więcej znaleźć, muszę więcej chodzić po krzakach, bo Raspberry są w krzakach. Dobra, grubasku, dostałeś podwójnego excelenta, jeszcze trochę nauczyłem lepiej rzucać, tak jak widzicie. Odrobinkę lepiej rzucam, dwa Great Bole naraz w jego wielki, tłuściutki brzuszek. O ty, no nie wierzę. Kurczę, czemu mi to robisz, Snorlax? I jeszcze raz, i jeszcze ten excelent. O kurczę, łamiesz mi serce. Uciek! Co za Paukerson! No troszkę to było chamskie, muszę przyznać, że się tego nie spodziewałem. Rzucę dwa excelenty, dam mu Raspberry, rzucę go dobrze, kurczę. A on i tak ucieknie, no to było takie trochę słabe. Dobra, idziemy słuchajcie tą drogą, bo tędy dojdziemy sobie do Fuchsia. A musimy dojść do Fuchsia. 1. Odznaka Kogi, 2. Go Park i zdobycie Shiny Charma po to, żeby... No cóż, mieć większą szansę na shiny Pokémony podczas shiny huntingów na live'ach. Także nie ukrywam, że zależy mi na tym przedmiocie. Gastly, Gastly może się nauczyć Thunderbolta. Czy ja go nauczyłem Thunderbolta? Nie. Ale teraz tego właśnie żałuję. Psychicznego też nic nie ma, no to kurczę słabo troszkę. Słabo, że nie nauczyłem go nic ciekawego z ataków, kurczę. No, mogłem tego Thunderbolta go nauczyć, to by było jednak dużo, dużo lepiej. Dobra, wejdziemy sobie po prostu Venusaurem chyba, bo dodałem sobie też Venusaura z powrotem do ekipy. Chodzi na hita. A to nie jest super efektywny nawet, bo on jest trująco wodny, czy wodno trujący właściwie. Także tutaj nawet nie był super efektywny ten Venusaur na niego. A na Kinglera będzie, także nie zmieniam Pokemona, bo jeszcze raz wejdzie Petal Dance'em, tutaj ten atak, no nie da się go przerwać. Jak już atakuje Petal Dance'em, to będzie dalej atakował tym Petal Dance'em. Z tym, że tutaj super efektywność, także ten Kingler spadnie od razu bez problemu. Idealnie. Ciśniemy dalej tą piękną ścieżką, odłożyłem mojego Persiana już. Także na razie chodzę z buta zamiast jeździć. Będę chciał sobie Growlithe'a ewoluować w Arcanine'a, pomimo że nie udało mi się zdobyć Shiny. Ale na razie jeszcze się wstrzymuję z tą decyzją, no bo tak liczę, że może jeszcze coś wymyślę typu zdobędę na przykład Shiny Growlithe'a w Pokémon Go i potem go sobie prześlę czy coś. Okej, czy to jest Mr. Dazzling? Kto to jest Mr. Dazzling i co on robi? Zaraz się dowiemy. Dazzling Gleam! Dazzling Gleam to jest atak baśniowy z tego co kojarzę, także jakiś niezbyt fascynujący może. No ale okej, dzięki za prezencik. Dobrze jest mieć TM-kę. Lepiej mieć TM-kę niż nie mieć. Tutaj kolejny maniak Pokémonów. Nie chcę walczyć, tylko opowiadam o kombosach. A my już wiemy wszystko o kombosach. Po takich shiny huntingach to wiemy naprawdę sporo w tej tematyce, tak coś czuję.
Pikachu ścina drzewo. Zobaczymy z tym typeczkiem, bo tutaj czegoś broni. Ewidentnie strzeże tego przedmiotu. Ma jednego Pokemona i jest to Electabuzz. Nie mam nic super efektywnego z całą pewnością, no bo to jest elektro, także tutaj tylko typ ziemny byłby super efektywny. Znaczy mam coś super efektywnego, tylko że na innym Pokemonie. Musiałbym zmienić Pokemona. O! Ułatwiłeś mi decyzję, już nie mam zagawostki co zrobić. Ułatwiłeś mi decyzję, żeby zmienić Pokemona. Trawa jest odporna na prąd, z tego co pamiętam. Także on mnie nie walnie jakoś super efektywnie, nawet jeśli zdąży mnie walnąć. A nie zdąży, dobra, jednym ciosem odpada. I czego on tutaj tak chronił? Swoim własnym ciałem. What? Waterstone. Czy tutaj gdzieś można złapać Poliwaga? Bo skoro dają mi Poliwaga, skoro dają mi, przepraszam, Waterstone'a, to może gdzieś tutaj niedługo można złapać Poliwaga. Mi zależy na Poliwaga. Chcę zrobić Shiny Hunting, tylko chcę tego Shiny Charma. Wiem, że mówiłem w parę odcinków temu na niego Lucky Charma, ale mi się po prostu pomyliło. To też jest taki przedmiot Lucky Charma, ale zupełnie do czego innego służy. Jeszcze kolejna rzecz, której nie wiedziałem w poprzednim odcinku też, ale potem sobie przeczytałem na Bulbapedii i też pisaliście mi w komentarzach. Ten cały Archer, który był asystentem teraz Giovanniego w poprzednim odcinku, on już był w jednej grze Pokémon wcześniej. Kurczę, ten Venusaur na trujące Pokémony to jest po prostu porażka. Bo jedyne co mogę robić, to wchodzić w sumie taklem, ale chyba już lepiej wejdę tym Petaldensem, chociaż to będzie nieefektywne. Tak czy inaczej, wracając do tamtego w niebieskich włosach gościa zespołu R, Archera. On się już pojawił w grach Pokémon Heart Gold, Soul Silver. Pierwszy raz w postaci takich asystentów szefów zespołu R pojawiły się już w zwykłej drugiej generacji, czyli Silver i Gold, ale wtedy jeszcze nie miały swoich unikalnych wyglądów ani swoich unikalnych imion, także dopiero w grze Pokémon Heart Gold Soul Silver nadano tej postaci inny wygląd i osobne imię Archer. No i to jest jedyna gra, gdzie pojawił się Archer wcześniej, jeśli chodzi o gry Pokémon. W żadnej innej się nie pojawił, aż do teraz w Pokémon Let's Go również się pojawił. I pewnie ci inni szefowie zespołu R też się prędzej czy później pojawią. Ich tam jest w sumie łącznie bodajże 3 plus Giovanni. Także taka mała ciekawostka, bo ja w sumie nigdy nie przechodziłem Heart Gold, Soul Silver. Drugą generację na Game Boy Color przechodziłem dużo razy, czy to Goldy, Silvery, czy Krystala, ale tych remake'ów na DS-a nigdy, ani razu nie przeszedłem. Ale w tym momencie już chyba czekam, aż będzie remake na Nintendo Switcha drugiej generacji, bo tak coś liczę po cichu, że będzie kolejna gra właśnie z cyklu Let's Go, czyli na zasadzie takiej samej jak ta gra, tylko że właśnie w regionie Johto. To by było naprawdę spoko. A w wywiadzie dla jednego japońskiego magazynu już twórcy właśnie Pokémon Let's Go Pikachu i Eevee zapowiadali, że prawdopodobnie będą robić kolejną część w drugiej generacji, czyli w Johto. Także jestem mega zadowolony, no bo to jest super gra i naprawdę drugą część na pewno też zakupię. Gdzie ja idę? Tu już byłem. Dobra, musimy tutaj pójść chyba w lewo już. Nie, na dół, ale tutaj jeszcze się ta babeczka. Zobaczymy z nią koniecznie, bo to jest fajna nagroda zawsze. No, a coś czuję, że będą kolejne części właśnie na tej samej zasadzie działające co Pokémon Let's Go, no bo wyniki sprzedaży tej gry są po prostu fenomenalne. Na pewno będą kontynuacje, nie mam wątpliwości co do tego. Kurczę, Robacie też jest odporny na trawę. Wszystkie jakieś odporne na ataki trawiaste Pokémony mi się trafiają ciągle na mojej drodze teraz. Niepotrzebnie ten Venusaur jest tak z przodu. No właśnie, on przecież tu, kurczę, nic kompletnie nie zdziała. A ja się teraz zrobiłem głupotę, ja nie mogę go zmienić. Nie mogę go całkowicie zmienić, no bo teraz on chodzi Petaldensem i nie mogę przerwać tego. Będzie szło aż do skutku. Dobra, zobaczymy jak to się spisze. Najwyżej spalnie ten Venusaur, nic się strasznego nie stanie. No, tak czy inaczej, w ciągu tygodnia od premiery sprzedało się 3 miliony kopii tej gry. Tak naprawdę myślę, że do końca roku pewnie będzie 10 milionów albo więcej. I już 10 milionów to jest dobry wynik jak na grę Pokémon, całkiem niezły. Także jaki będzie w ogóle cała sprzedaż tej gry przez jej całą historię? Podejrzewam, że bardzo, bardzo wysoka. Możliwe, że nawet najlepsza w historii wszystkich gier Pokémon. Słuchajcie, wchodzę liczyć 7. Dlaczego? Chcę, żeby mi ten Venusaur spadł. Chcę, żeby mi spadł, no i w tym momencie mi spada, bo chcę wejść w tym momencie moim Growlithem, nowym Growlithem, nie tym, co go trenowałem w poprzednich odcinkach, bo wybrałem sobie innego, który ma lepsze IV, lepszą naturę. I on powinien być super efektywny typem ognistym, także tutaj może uda mi się dobić tego Butterfree, chociaż ma 2 razy wyższy level. To by było idealnie, bo sporo Vexpa weszło tutaj do Growlitha. Oj, przeliczyłem się. Przeliczyłem się niestety z jego speedem. Dobra, tutaj nie mam wyboru, muszę wejść Blastoise'em. Znaczy mam wybór zawsze, czy mogę wejść moim Pikachu na koniec, ale to staram się tego nie używać, bo to by było zbyt łatwe. A wejdę Bubble Beamem, to będzie normalnie efektywne raczej. Raczej, na pewno w sumie. Bug Buzz. Silny ten Bug Buzz, to jest taki, kurczę, jeden z mocniejszych robaczych ataków. W ogóle w pierwszej generacji, jak wychodziły Pokémony, to było bardzo mało robaczych ataków. Wszystkie były właściwie beznadziejne. Praktycznie wszystkie były beznadziejne.
No ale był taki Pokémon Pinsir, który nie uczył się żadnego trawiastego, przepraszam, robaczego ataku bodajże w pierwszej generacji. Tak mi się coś kojarzy, że były takie jaja z Pinsirem w pierwszej genie. Na baśniowego Mroczny jest nieefektywny, także tylko Bubble Beam w tym momencie. O, Dream Eater masz? O ty. Jeszcze się leczysz? Dosyć silna jest ta trenerka. To ja wszedłem trochę w złą dzielnicę, że tak powiem, bo tak naprawdę teraz powinienem walczyć dopiero z Eriką, a już poszedłem tutaj tą ścieżką na Kogę. Także no sorry, ale nie mam wyboru w tym momencie. No kurczę, muszę wejść z Zipizapem i cofnąć się do centrum Pokémon. I też pomyśleć o jakichś TM-kach na te Pokémony, które dałem sobie do drużyny. One są wszystkie praktycznie świeżo złapane, także muszę dać im jakieś TM-ki albo jakieś, nie wiem, może candy, żeby je powzmacniać czy coś. Dobra, troszkę sobie ogarnąłem tę drużynkę, powinno być dużo lepiej. Podleczyłem Pokémony i przede wszystkim pożywałem trochę candy, żeby powzmacniać statystyki, no bo to też jest ważne tak naprawdę. Dopóki Pokémony mają niskie statystyki, no to nie będą zbyt sprawne w walce, także myślę, że teraz na przykład mój Growlithe będzie się dobrze spisywał, no bo powzmacniałem jego staty. Tu jakiś przedmiot w trawie? Max lure, o! Są jakieś jeszcze lepsze lury? Może dłużej trwa po prostu niż zwykłe. Tutaj w tej trawie na razie jakieś tylko Pidgeot to widzę, ale jak już rozmawiamy o moim Growlithe, to wybrałem jednego takiego Growlithe'a, który no nie jest shiny, bo już 9 godzin moim zdaniem wystarczy, jeśli chodzi o szukanie shiny, ale naturkę specjalnie mu wziąłem Hasty. To jest naturka, która zwiększa speeda, a zmniejsza defensywę. Jego staty tutaj są wzmocnione na maksa na jego level w tym momencie, ale chciałem wam pokazać przede wszystkim też jego IV, bo mam już przedmiot do sprawdzania IV. Tutaj się klika Y. Zobaczcie, ma raz, dwa, trzy, cztery maksymalne IV. Czyli HP, specjalny atak, specjalną defensywę i defensywę ma na maksa IV. Speeda ma very good, czyli prawie maksymalne IV. No i tylko atak zwykły fizyczny troszkę gorszy, co nie? I dzięki temu, że robiłem też shiny hunting i combo, dzięki temu miałem właśnie też Pokémony z bardzo wysokim IV. Także to jest też zaleta tego wszystkiego. Więc myślę, że pomimo, że nie udał się shiny, to i tak jestem zadowolony, że mam po prostu Growlithe'a z dobrą naturką, taką jaką chciałem, z dobrymi statami i z dobrym IV. Także i tak jest dużo lepszy niż wszystkie inne Growlithe'y, które miałem wcześniej. Aha, no i naturki polecają inne w sumie na necie, ale ja akurat wybrałem taką. Znaczy polecają też, żeby zwiększyć speeda, ale na przykład, żeby obniżyć sobie, nie pamiętam, chyba atak czy coś, Jolly generalnie polecają. A ja sobie wziąłem Hasty i myślę, że też będzie ok. Panna z Jigglypuffem. Przetestujemy sobie tego Growlithe'a z polepszonymi statystykami. Tylko nie ma jeszcze ataków i dlatego ja go jeszcze nie ewoluję w Arcanine'a. Bo dopóki nie ma ataków, no to nie ma tutaj sensu go ewoluować. Chcę, żeby wyrobił sobie ataki jakieś dobre i potem lecimy z Firestone'em i ewolucją w Arcanine'a, bo będę mógł na nim jeździć. Ja chcę jeździć na tym Arcanine'ie, tak jak wam mówiłem. Nie chcę jeździć cały czas na Persianie, no bo kurczę jest kotem, a jeżdżenie na kocie nie jest do końca zbyt epickie. Także myślę, że jeżdżenie na płonącym, ognistym psie będzie dużo bardziej epickie. Mam taką nadzieję przynajmniej. No, Growlithe jak widać dużo lepiej od razu się spisuje, także teraz podbijamy mu jeszcze troszkę level i nabijemy mu jakieś ataki fajne. Bo to jest najważniejsze w tym momencie. Ataki, 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 jeszcze raz ataki. O! Farfetch'd! W trawie. Widzicie tam? Zaraz go pójdę złapać, kurczę. Ciekawe, czy jest rzadki Farfetch'd. Na pewno jest rzadki w Pokémon Go, także jeśli chodzi o przesyłanie sobie Farfetch'da tutaj do tej gry, no to może być problem troszkę. Także wolałbym złapać tutaj w Pokémon Let's Go Farfetch'da. Wejdę po prostu Flamethrowerem na tego Sandshrew. I na Sandslash tak samo. Okej, okay. Idziemy po tego Farfetch'a, zanim się zdespawnuje, słuchajcie. Tylko jak tam teraz wleźć? Muszę dookoła przejść to wszystko. O nie! To on mi się zdespawnuje, zanim ja tam dojdę teraz przez tych wszystkich trenerów. Chociaż chyba podczas samych walk nie despawnują się Pokémony, tak mi się wydaje. Chansey ma dużo HP, jestem ciekaw, czy jakbym zrobił shiny hunting na Chansey, wzmocnił jej staty na maksa, jeszcze zrobił jakąś naturę. A nie, natury nie ma teraz większa HP, nie można sobie zwiększyć HP naturą. No bo natury dotyczą wszystkich statystyk oprócz właśnie HP. Ale jakbym zrobił shiny hunting na Chansey i wzmocnił jej staty na maksa i miałaby jakieś tam idealne IV, to ciekaw jestem, jaką by miała statystykę punktów życia. Czy przekroczyłaby 1000 już na takim levelu, czy jeszcze nie? Na pewno byłoby kosmos, jeśli chodzi o te punkty HP. Powiem wam, że nawet w tym momencie wchodząc z nią, zobaczcie jak powoli ją ściągam. Dopiero to jest mój który cios. Czwartym ciosem dopiero ją ściągnę tak naprawdę, chociaż statystyki moje są dużo, dużo wyższe. No właśnie. Problem z Chansey jest taki, że nie umie sama zadać zbyt dużo obrażeń, bo też mi tutaj niewiele zrobiła. Czy dobiegnę po tamtego Farfetch'da, słuchajcie? Jestem blisko na pewno. Tutaj jeszcze jeden typek. Mój drogi typku, proszę nie atakuj mnie, bo idę po Farfetch'da. O, jest.
Jest Farfetch. A to skurczybyk z porem z Japonii. Oczywiście dwa bole obowiązkowo. O ty. Oj, prawie excellent był, ale nie było, kurczę. Prawie było, ale nie było, trochę lipa. Wyskoczy? O nie! O kurczę, myślałem, że go mam, dobra, szybko jeszcze raz rzucam. No nie! O jest, excellent, w końcu! Kurczę, no nie mogę go strzelić. Najgorsze są te pokemony, co schodzą na boki, na prawo, na lewo. I się rzucają jeszcze. No nie! Po excellencie też wyskakujesz? Kurczę, nie lubię cię już. Dobra, jednak łapanie w tej grze jest wkurzające na dłuższą metę. Do dzisiaj nie zawsze potrafię ogarnąć, co zrobić, jak Pokémon jest po boku. No nie potrafię, nie wiem co zrobić, czy rzucać przed siebie, czy na bok, czy kurczę zrobić jakieś tam wygiwasy tymi kontrolerami, po prostu nie wiem. O, Gastly ewoluuje w końcu, Huntera, super. Może będzie troszkę bardziej przydatny, no bo Hunter ma wyższe statystyki. Jest Hunter, będzie od razu wpisik w Pokédexie. Liżąc, wysysa życie ofiary. Powoduje drgawki, które nie zatrzymują się, dopóki ofiara nie padnie. Okej, okay, dobrze wiedzieć. To jeszcze dowiemy się czegoś o Farfetch'cie. Żyją tam, gdzie rosną rośliny. Nie wiem, co to jest Reedy. Może te pory, co on tu trzyma. Farfetch'y są rzadkie, więc prawdopodobnie ich liczba spada. Coś w tej trawie jeszcze ciekawego? W sumie sporo się respi tych Farfetch'ów. To był drugi od razu. Nie są jakieś takie rzeczywiście aż takie rzadkie, kurcze. Jak twierdzi Pokédex. PP Up się przyda na pewno, to muszę przyznać. Kolejny Farfetch, to ja się tak spieszyłem, myślałem, że są rzeczywiście rzadkie. Okłamali mnie. Pokédex kłamie, słuchajcie. Te krzaczory. Którędy ja chcę przejść tak naprawdę? Ten gościu zajmuje się ptaszkami. To ja mogę się w sumie też nim zająć. To jakiś kamienny atak bym mógł mieć. Ciekawe, czy później mój Growlithe się nauczy jakiegoś kamiennego ataku. Raczej nie. Mógłbym w sumie TM-ki mu przejrzeć, co on jeszcze może się nauczyć, bo do Growlithe'a nie patrzyłem na TM-ki. Może coś ciekawego się nauczy z TM-ki zaraz. Bo póki co wszystko bije flamethrowerem i to jest takie dosyć słabe. Przydałoby się większy asortyment u niego, jeśli chodzi o te ataki. Okej, może się nauczyć Diga. Także uczymy go Diga, się mega przyda na trujące Pokémony teraz. Baśniowego Playraffa też się może nauczyć, spoko. No i okej, od razu powinno być troszkę lepiej z tymi atakami u Growlithe'a, dzięki TM-kom. Gdzie my żeśmy wyleźli? Ja już nie wiem, jak się tędy przechodzi przez te płotki. Też taki trochę labirynt. Czy ten chłopaczek tutaj ma za Pokémonki? Growlithe! O proszę. Trochę zaskoczenie. Jeszcze kamienny atak by mi się przydał. Chociaż nie, chociaż ziemny też może być na ognisty. Także okej. On nie trafia. Ten Dig właśnie też będzie super efektywny. No. To się nazywa dobry cios. Teraz Nidorino. Nidorino jest trujący, tak jak Koga, także w tym momencie jestem przygotowany już lepiej na walkę z Kogą. No bo rzeczywiście mogę tym Digiem wchodzić. Mój Blastoise też nauczyłem go Diga. Także Blastoise też będzie mógł tutaj wchodzić ziemnym atakiem. Całkiem spoko. Także trujące Pokémony już mi nie straszne. I co my tu mamy? Full heal. Okej. Okay. Ale długa jest ta ścieżka. Trochę tego nie ogarniam. Czemu tak się chodzi jakby w tych... No w tym... W oryginale też tak było właśnie w Pokémon Yellow, że się tak chodziło w takie dziwne linie. Tylko w ten sposób można było do wszystkich trenerów dojść. Chyba po prostu jak komuś zależy, żeby zawalczyć z wszystkimi trenerami, żeby zarobić sobie kasę, czy tam poekspić Pokémony, no to wtedy ma to większy sens. A jak komuś nie zależy, to może dużą część z nich pominąć bez problemu. A mi zależy, no bo zależy mi na pieniążkach też, bo Shiny Hunting pożera gigantyczne ilości pieniędzy. To jest fakt, niestety. Lury są drogie, a schodzi ich bardzo, bardzo dużo. Co najmniej kilkadziesiąt lurów na każdy Shiny Hunting. Jeden lur kosztuje 400 pokedolarów. No tak z 10, 20, 30 tysięcy pokedolarów co najmniej na lury schodzi na każdy Shiny Hunting. Także muszę zarabiać jakoś. Wchodzę maczołkiem, no bo Pers tutaj będzie wrażliwy na moje ataki walczące. Nie wiem co, może Brick Break. O, Fury Swipes nie trafiły. No, fajny ten Brick Break. W sumie czymkolwiek bym nie wszedł, bo mój maczok ma tylko walczące ciosy. Tylko Bullcup nie zadaje obrażeń, tak? To czymkolwiek bym nie wszedł, to by wystarczyło na pewno. Dobra, pochodzimy i w sumie zawalczę z wszystkimi trenerami, jak tylko się da. Sajte! Robaczki wrażliwe na ogień, na szczęście. Także tutaj nie będzie zagrożenia. Sajte, Ripinsir, dwa najfajniejsze robacze Pokémony w sumie w pierwszej generacji. Moim zdaniem. Już mi się powoli kończą ataki na tym Growlithe, także zaraz będę musiał innego Pokemona zacząć używać, albo innych ataków. Chociażby.
ale dobrze, że go tutaj ekspię, bo on naprawdę na 17 levelu, to muszę go wyekspić. Zobaczcie, tutaj przeciwnicy mają 30 już levele, prawie 40, także on tutaj wymaga dosyć solidnego podekspienia jeszcze. Tutaj na dole też sobie sprawdzę, jak tam trenerzy. O, tutaj z nią jeszcze nie walczyłem, no właśnie. Ma 8 ataków na flamethrowerze, także spróbujemy na przykład Playraffem z ciekawości. Sucker Punch niestety ma priorytet, a nie wyobrażeń, ten Sucker Punch nie jest jakiś zbyt mocny. No, ten Playraff niestety nie był tak efektywny niestety. O, przypadkiem drugiego trenera włączyłem. Czasem mi się to zdarza, bo trzymam dwa kontrolery naraz w rękach. Groli wchodzi Playraffem. A kolejny jest Golda. No to w sumie dobrze, że jest ten Venusaur, bo się przyda na pewno. Tu się schowam może Digiem, żeby nie trafił jakimś wodnym atakiem przypadkiem. A Venusaurem wejdę Razor Leafem. Nie chciałem wchodzić drugim trenerem, no ale przypadkiem. Po prostu jak się za szybko poruszy lewą ręką, no to wtedy ten drugi trener się pojawia, tak? Przetrwał ten atak. Skubaniutki. Wchodzi Surfem. Dobrze, że schowałem mojego Growlithe'a pod ziemię. No, nie trafiło go to. Także miałem farcik, że to zrobiłem, bo by mu zeszło dużo punktów życia. A tutaj Dig dobija Goldaka, także dobrze się to skończyło dla mnie. Dobra, z kim tu jeszcze nie walczyłem na tej ścieżce? Z tamtą babką? Na pewno z tym gościem tutaj przebranym za panka. Tylko tędy nie da się przejść, trzeba dookoła iść. Ale dziwna ta ścieżka jest, co? Jeden Golbat w jego posiadaniu. Wszedłem Digiem, ale nie mogę, bo jest trująco latający, także będzie zero efektywności. To tylko Flamethrower w tym momencie. Bo baśniowy byłby nieefektywny. Czerwone życie mu zostaje, wchodzi crunchem. I się skończył Flamethrower w tym momencie. Mógłbym używać eliksirów, ale trochę mi się nie chce odnawiać mu tutaj ataków. Jak się skończyły, to się skończyły, trudno. Najwyżej użyję jakiegoś innego pierwszego Pokemona i tyle. Huntera może sobie przetestujemy. I Machoke'a jeszcze też. Tak się znaczy teraz tutaj w lewo. Z tamtym gościem walczyłem u góry? Też chyba nie. Ale tędy można przejść, żeby z nim zawalczyć, spoko. Okej, okay. Długa ta ścieżka, jak się chce zawalczyć z wszystkimi przeciwnikami, naprawdę. Flareon. A wejdę Shadow Ballem, zobaczymy jak to wyjdzie. Troszkę lepiej już zadaje obrażeń ten Hunter niż jako Ghastly? No nie, dalej jest troszkę lipa. Kurczę, no rozumiem, że tutaj nie robiłem żadnego shiny huntingu, nie wzmacniałem mu żadnych statystyk, nie miałem cukierków, nie zebrałem dobrego Pokemona z dobrym IV ani z dobrą naturą, tylko złapałem takiego pierwszego, lepszego, pewnie z najgorszym IV i tak dalej, no ale że aż tak, kurczę, ciężko mi nim idzie, no to trochę słabo. Trochę się spodziewałem, że będzie lepiej z tym Hunterem, kurczę, w drużynie, no. Trudno. Mogę zmienić Pokemona ewentualnie od razu na tego Blastoise'a, którym wchodzę teraz. Okej, okay, Flareon spada. I ostatni trener w tym miejscu, w tym labiryncie płotków, ma Psyduck'a. No Machoke tutaj niewiele wniesie jako przeciwnik Psyduck'a. A jeszcze może dostać super efektywnie typem psychicznym. Chyba zmienię Pokemona po prostu na Venusaura i tyle. Wracaj do Pokebola, przyjacielu, tutaj raczej niewiele wniesiesz, moim zdaniem. Chodzi z Screechem, naprawdę takim czymś. No daj spokój, myślałem, że wejdzie Confusion, jakiś atak psychiczny, super efektywny Machoke'a. Tutaj takie błędy, niezbyt mądre. Razor Leaf ile obrażeń zadaje? 55, w sumie dosyć słabe. Ciekawe, czy wystarczy, żeby jednym ciosem wciągnąć teraz tego Psyduck'a. No pewnie tak, dzięki super efektywności, ale 55 to nie są zbyt wysokie obrażenia jak na taki atak. Teraz co, Dugtrio? Zwykły kantoański, bo tutaj raczej przeciwnicy alolańskich Pokemonów nie mają. Tylko samemu można je zdobyć, idealnie też. Na ziemnego Pokemona też idealnie. Sucker Punch? Kurczę, Dugtrio? Nie wiedziałem, że umie takie ataki. Ciekawe, ciekawe. Dobra, możemy cisnąć dalej. Venonat też do Pokédexu. O, zapomniałem, że tutaj też jacyś trenerzy na tej ścieżce. Chyba, że Venonata już mam w Pokédexie, muszę sobie sprawdzić zaraz. W ogóle zaraz pokażę cały Pokédex, bo czasem piszecie w komentarzach, kurczę, pokaż cały Pokédex. Mogę pokazać w sumie, nie ma problemu. Kurczę, no od razu muszę zmienić Pokemona, bo w sumie na latające, no to walczące nieefektywny. Tylko Pikachu jest tutaj super efektywny, a miałem go nie używać generalnie, no bo on ma troszkę za wysoki level. No dobra, niech się pojawi, niech ma takie małe cameo, czyli taki mały występ w każdym odcinku na chociaż jedną walkę, żeby się pokazał. W końcu jest maskotką tej serii, także jak raz na odcinek mi pomoże w jednej drobnej walce, to w sumie nic się wielkiego nie stanie. A jednak mój przeciwnik uważa inaczej, że to nie jest czas i miejsce na używanie takiego silnego Pokemona, także wyciągnął mi tutaj Venusaura, spoko. Tylko że trawiaste też nieefektywne są, no. To jednak ja nalegam, żeby ten Pikachu jednak wystąpił na chwilę w tym odcinku. Chociaż na tą jedną walkę, no.
tym swoim pięknym Zippy Zapem. A czy ja już raz nie użyłem dzisiaj Pikachu? I tego Zippy Zapa nawet nie pamiętam. Ale piękny jest ten atak. Coś naprawdę majstersztyk animacji. I Firał też na szybkości spada. I możemy lecieć dalej. Dobra, to tego momentu już nie używamy dzisiaj w ogóle Pikachu ani razu. Co tutaj w krzaczku? Hyper Potek. No spoko, przyda się. Bo muszę też podleczyć Huntera na pewno. Tutaj walczy z wszystkimi tymi typami? Dobra, zawalczymy z wszystkimi. Będzie więcej expa i więcej przede wszystkim pieniędzy, bo exp to zawsze można wbić na łapaniu Pokemonów. To przyspieszy wam te walki. Ciach. Spada. I znowu ciach i znowu spada. Kolejny Marajhorna, także Venusaur ma łatwe zadanie. Okej. Kolejny ma Magmara. Zmieniam sobie Pokemona. On wchodzi Fire Punchem w mojego Blastoise'a, na którego zmieniłem. A ja wchodzę w Bubble Beam'em. O, przetrwał. No to jeszcze raz to samo. Fire Punch. I znowu Bubble Beam. I koniec. Jeszcze jeden, a potem ich boss. Ostatni ma Weezinga, jestem nieefektywny, ale spróbujemy. Zobaczymy, czy ściągnę go od razu. No niestety nie. Ale tego obrażenia też nie są jakieś gigantyczne, także spoko. Dobra, i drugim Petal Dance'em odpada. Spoko. To teraz ich boss, który charakteryzuje się tym, że jest jeszcze bardziej łysy i jeszcze grubszy niż wszyscy pozostali. Boss ma tylko jednego Pokemona, jest to Machoke. Też mam takiego Machoke'a. Całkiem fajny Pokemon. Okej. No tutaj nie będzie super efektywności, ale chociaż obrażenia i tak będą duże dzięki stabowi i wysokiemu bazowemu atakowi tego ataku, także poszło dosyć szybko. Czego oni tutaj pilnowali? Pewnie jakiś kamień ewolucji. Oglum na dziko, bo ty fy. Nugget! Nugget to całkiem spoko nagroda, jestem na tak. Aha, i miałem zobaczyć Pokédex, także patrzymy. Jestem na 61 posiadanych Pokemonach. Nie mam Beedrilla. Ekansa, Arboka, Raichu, Clefable, Ninetalesa, Vileplume'a będę miał niedługo, Parasecta. Venonata mam, tylko Venomoth'a nie mam. Miała nie mam. Miała będą się sobie przesłać z Pokémon Go. Primeape też jest do przesłania. Tutaj 59, nie wiem co to jest, szczerze mówiąc. Alakazam nie mam, to wiadomo. Machampa tak samo. Victreebella. No! Spoko, już jestem chyba, no nie, bliżej niż dalej nie jestem, ale nie jest tak źle, jakoś damy radę z tym Pokédexem. Z tym, że tutaj chyba nic nowego do Pokédexu nie znajdę na tej trawce, także lecimy dalej. Dobra, tych wszystkich ludzi pokonałem, także jeszcze ten gościu, który ma ptaszki. Trochę tutaj całkowicie ignoruje, można powiedzieć, przewagę typów i tak dalej. No ale trudno. Drill Pack, będzie dużo obrażeń. No właśnie, zignorowałem sobie przewagę typów latającego nad trawiastym, ale nie chciało mi się zmieniać Pokemona. A na tego Pidgeota już wezmę co innego, no bo ten Venusaur nie da sobie rady. Wezmę Huntera, bo nauczyłem go elektrycznego ataku, także zobaczymy, jak sobie poradzi jako tymczasowy zastępca Pikachu. Air Slash chodzi. Obrażeń na pewno weszło dużo. I ten Thunderbolt, no był okej, okay, no był okej, okay, ale raczej nie wystarcza, ewidentnie. Znowu Air Slash, także mój Hunter spada. Niech Growlithe próbuje zrobić cokolwiek jakimś atakiem, który jeszcze mu pozostał. Okej, już chyba dochodzimy do miasta, mi się wydaje. To jeszcze ta trenerka Ace Trainer. Vaporeon. Dobrze, że mój Venusaur jeszcze przetrwał z dwoma punktami życia, co prawda, ale szkoda, że nie ma tutaj Mega Draina żadnego na sobie. W przeciwieństwie do mojego Glooma, on nie ma takiego ataku, który by go wyleczył w tym momencie, także... Znaczy ma tego Lichida, ale to jest za mało, to by nie wystarczyło i by zaraz padł od pierwszego ataku Vaporeon, jaki tylko by wszedł, także musiałem użyć Petal Dance'a. Ma czołg 47 level, teraz do Drio. No tutaj bym jednak optował za zmianą Pokemona i jeszcze raz tutaj Rafem spróbujemy. Połowa życia zeszła. Drill Pack. Okej, nie było tak źle. Także teraz szybka zemsta, jeszcze raz playera i do Drio odpada. Całkiem nieźli są ci Ace Trainerzy. A najgorsi są ci tacy, z którymi się robi te wyzwania, że trzeba samemu do nich podejść. Oni to są w ogóle już, kurczę, zabijacy. Tutaj mogłem wejść w sumie Blastoise'em, ale za szybko kliknąłem B i nie zmieniłem Pokemona. Także myślę, że ta zmiana na Blastoise'a jak najbardziej jest tutaj na miejscu. Earthquake! Blastoise obrywa mocno. Ciekawe, czy dojdę do miasta bez potrzeby cofnięcia się do centrum Pokémon. Chodź Bubble Beam na szczęście, także ten Sandslash odpada, ale... No już kurczę jest
dosyć słabo z moją ekipą. Tak sobie myślę, ten mój Pikachu jest strasznie silny. Może powinien sobie zrobić Shiny Hunting na Pikachu i go zmienić na jakiegoś słabszego po prostu. A jakbym dla przykładu wziął innego Pikachu, to czy wtedy on chodzi też ze mną na ramieniu? Tak. A nie, bo ten mój starter Pikachu, on po prostu zawsze ze mną chodzi na ramieniu, nawet jak nie jest w mojej ekipie, tak? Rozumiem teraz, no. Czyli ten Pikachu, którego sobie tutaj wziąłem, to nie jest ten Pikachu, który siedzi mi na ramieniu. To jest po prostu jakiś inny Pikachu, którego nie można ubrać w ubranka ani nic takiego. Szkoda troszkę. Chciałbym mieć też Shiny Startera na przykład. Szkoda, że nie można połapać więcej Pikachu i potem mieć na przykład Shiny Startera, co nie? To by było spoko. Ścieżka 15. I jeszcze sporo trenerów tutaj się ukrywa. Mógłbym ich wszystkich ominąć idąc trawą, ale dobra, pieniążki. Także na szybkości ich przejdziemy. Primeape. Dobrze, że ja wchodzę pierwszy Petal Dance'em. Okej, odpada. Huch, dobrze, mam 2 punkty życia na tym Venusaurze. 46 level. No troszkę dzisiaj ponabijaliśmy na tych walkach leveli. Muk. No tutaj trawiasty nic nie zrobi praktycznie, także... Okej, Venusaur odpada. I będziemy wchodzić typem ziemnym na tego trującego Pokemona. Growlithe, użyj Dig. Toxic nie trafia. No spoko. Czy trafia? Dostałem truciznę, chociaż jestem pod ziemią. Jakim cudem? Przecież jak mogłeś mnie trafić, ziomuś? Tym swoim atakiem, który kurczę, co, przeniknął przez glebę i wchłonął się do mnie, no to bez sensu jest trochę. Czemu Toxic działa nawet jak jestem pod ziemią, tego nie wiem. Dla mnie to jest trochę przesada. Pikachu 8 level, dobra, niech tam się nabijają level na tym Pikachu śmiesznym. Może przynajmniej go ewoluuje w Raichu. Drugi trener. I też spada dzięki Digowi. Ale coraz mniej punktów życia na Growlithe przez tą truciznę, niestety. Tutaj jakieś odlisze, jakieś przedmioty. Hyper Potek. O, tam jest trenerka, którą trzeba pokonać, żeby dostać jakąś nagrodę. Zaraz się do niej przejdziemy. Tylko jeszcze tutaj Beauty jest po drodze. Growlithe na dobry początek, okej. Ja wchodzę maczołkiem z przodu teraz. Niech będzie Submission, bo tutaj będzie ciężki kaliber potrzebny tego Growlithe'a, coś czuję. Okej. Spoko. Spada jednym ciosem, tylko rzeczywiście tutaj maczok dostanie recoilem. Ale okej, warto było. A zobaczymy Brick Breakiem na kolejnym Growlithe, jak wejdzie. A Brick Break też wystarczył. To kurczę, to niepotrzebnie tam używałem tego Submission. I trzeci Growlithe tak samo, bo szkoda mi marnować Bubble Beamów na Blastoise. Zaraz mi się skończą praktycznie, a te Growlithe nie były jakieś mega silne. I co, muszę się tam wracać w prawo, żeby zobaczyć z tamtą trenerką? Chyba tak. Albo wiecie co, wrócę się tam po tamtą trenerkę, jak dojdę do Fusha i dojdę do Centrum Pokémon, bo... spadają punkty życia na moich Pokémonach mega szybko. Flamethrowerów już nie ma. Kurczę, to jest strasznie długa ścieżka, żeby dojść do tego miasta, naprawdę. Wszystkie ataki się kończą, wszystkie Pokémony trzeba leczyć i tak dalej. Może kurczę, revive'y tutaj powinny pójść w ruch, bo tak naprawdę... nie chce mi się wracać teraz do Centrum Pokémon. No i teraz poziom mi go ściągnie. Niedobrze. Machoke będzie nieefektywny, a Blastoise będzie otrzymywał super efektywne obrażenia od ptaszka. Nie, nie będzie otrzymywał. To spoko, to mogę go w sumie wziąć. Tylko też mega mało punktów życia. Odpada. No to tylko Machoke już został. Dobra, Brick Breakiem spróbuję go dobić szybko. A ten Trash mocno wszedł. Dostał Confusion, ale... Brick Break go dociśnie do końca. Dobra. No, mam nadzieję, że miasto jest już blisko, słuchajcie. Bo jak nie, to muszę cisnąć z revive'ami. Jest blisko, okej. To pójdziemy się wyleczyć i cofniemy się do tamtej trenerki jeszcze. Tu jest jakieś piętro. W tych piętrach są zawsze ciekawe rzeczy. O, asystent profesora Oka. Jestem asystentem. Jeśli masz 50 gatunków Pokémonów w Pokédexie, to dam ci świetny przedmiot. Mam, no mam. Także dawaj, ziomeczku, ten przedmiocik. Co to jest? Nie mogę ci dać nic, ponieważ go zgubiłem. Co się stało, ej? O, ubrania asystenta! Oddał mi swoje ubrania. Dobre. Dobre, dobre. Dzięki, asystencie profesora. Ubieramy się w to. No, Pikachu wygląda fenomenalnie. Jako naukowiec, to na pewno. I ja też niczego sobie. Nice. Nowy strój. No widzicie, warto, tak jak mówiłem, zagadywać do ludzi tutaj w tych przejściach. Zazwyczaj są fajne nagrody, najczęściej od asystentów właśnie profesora. Dobra, czy dochodzimy już do miasta Fuchsia? I co, i co, i co, i co? Jesteśmy na miejscu? Tak! O, jest! Jest Fuchsia City, zobaczcie, Kangaskhany. Jakieś tam Growlithe. To jest to miasto. Coś pięknego. Gdzie jest Centrum Pokémon w ogóle? Pikachu tutaj coś zauważył, Slowpoke'a zauważył? Co się dzieje, Slowpoke? Wszystko w porządku? Zaprzyjaźniły się chyba tutaj. A nie, Pikachu się cieszy, że tyle Pokémonów tutaj jest w tym mieście. Spoko. Co, to miasto to jest takie jedno wielkie Safari Zone chyba, co?
Pikachu, jak tutaj, kurczę? Już się bawi z wszystkim, lol. Gdzie ty tam wchodzisz? Tauros! OMG. Ty, Pikachu, całe miasto jeszcze raz zwiedzał, chłopie. Do każdego Pokemona musisz podejść. Dobra, w końcu wrócił do mnie. Pikachu, też się cieszę, chłopie. Dobra, wejdę w ciebie w ogóle tam, żebyś się powiedział, że się cieszysz. Jak pod wrażeniem w ogóle jest. No po prostu coś niezwykłego. Masz się trochę pogłaszczę też i idziemy dalej. Dobra, gdzie tu jest centrum Pokémon? Chyba na dole gdzieś. To jest w ogóle dziwne miasto, jedno z takich najdziwniejszych, jeśli chodzi o wystrój. Taki wystrój, powiedzmy bardziej architekturę może, czyli jak się odnaleźć w tym mieście. No właśnie, tutaj nie można przejść, tylko trzeba jakoś dookoła iść. A, tutaj coś w tej chatce chyba też jest. Sprawdzimy chatki od razu. A, on coś zgubił. Tutaj trzeba przesunąć to. A nie mogę przesunąć, bo nie mam tego ruchu. On mówi, że co? Że gdzie ma te zęby swoje? Zgubił złote zęby na drodze numer 19. Na drodze numer 19 zgubił złote zęby. Dobra, jak mówię, przeniesiemy, to nas nauczy chyba właśnie strengtha, żeby przesuwać ciężkie kamienie. Także dobrze kojarzyłem, że ten domek to jest jakiś ważny domek. Dobra, szukam, jak dojść do centrum Pokémon. Chyba jakoś dookoła trzeba całkowicie przejść. Tu jest gym Kogi, ale to jeszcze nie to, co szukamy, bo na razie chcę po prostu wyleczyć Pokémony i pójść do Go Parku. To jest dla mnie priorytet w sumie. Także proszę tutaj podleczyć moje Pokemonki, siostro Joy. Venusaur, Machoke, Blastoise, Growlithe, nowy Growlithe, Hunter i Pikachu, też nowy Pikachu. To jest na razie mój team na jakiś czas. Jeszcze przepytamy ludzi tutaj w centrum Pokemon, czy ktoś coś mówi ciekawego. Czy masz Marowaka? Wymienię się ze swojego Marowaka. Aha, czy on daje alolańskiego Marowaka? Ciekawe, ciekawe. Splishy Splash? Kolejny ciekawy atak na Pikachu, tym razem wodny? Albo dobra, nie uczę tego, no bo to nie jest aż takie potrzebne jemu. To wracam się szybko zobaczyć z tamtą dziewczyną i idziemy do Go Parku, słuchajcie. O, jeszcze dziki Venomoth. Mój 70. Pokémon w Pokédexie będzie, jak go złapię. A Venomotha chyba nie mam w Pokémon Go. Bo jeśli miałem, to skasowałem, także lepiej go sobie złapię tutaj. Najsik. Aj, wyskakuje, no. O, siedzi, już myślałem, że nie siądzie, no. Proszkowate łuski na jego skrzydłach są trudne do usunięcia ze skóry. Do tego zawierają truciznę, która wycieka w momencie dotknięcia ich. Dobra, to jest nasza trenerka, do której się specjalnie cofnąłem, także walczymy z nią szybko. Zaczęła od Machoke'a. Petal Dance będzie normalnie efektywny. Zobaczymy, czy zdejmie go jednym ciosem. Niestety nie. Fire Punch! No nie spodziewałem się tego ataku, no ale w sumie mogłem się spodziewać, no bo Fire Punch. Machoke uczy się różnych punch, tak jak dużo różnych innych walczących Pokemonów. Teraz Magmar, to zmienimy Pokemona sobie na Blastoise'a. I tutaj Bubble Beam. O, wchodzi Fire Punchem też. Spoko. Okej, już wiem, jakiego ataku nauczy nas ta trenerka, jaką nam da TM-kę. Fire Punch. Jestem przekonany, że tak będzie, zobaczycie zaraz. Jeszcze raz dostaliśmy Fire Punchem, jeszcze raz wchodzi Bubble Beam. I coś czuję, że dostaniemy Fire Puncha w tym momencie od niej. I co? No właśnie, Fire Punch. Coś pięknego, okej. No to idziemy do Go Parku. Słuchajcie, idziemy do Go Parku, także wyciągnę tu sobie mój telefon jeszcze, bo będę w tym momencie w końcu mógł przesyłać Pokemony z Pokémon Go do Pokémon Let's Go. Dlatego się spieszyłem, żeby dojść do tego miejsca. Znaczy w pewnym sensie się spieszyłem, tak? No bo oczywiście shiny huntingi się nie liczą, ale dlatego tutaj poszedłem w pierwszej kolejności niż na przykład po odznakę Eriki czy Sabriny. Witaj w kompleksie Go Park. Co chcesz zrobić? Przenieść Pokemona chcę do Go Parku pierwszego, tak. Teraz muszę podłączyć sobie. Dobra, teraz chodzę na telefonie w moje poksy na moim koncie. Przesyłam sobie Pokemony. Tutaj sobie wybieram Pokemony, słuchajcie. Vulpixa i Ninetailsa. Wigglytuffa też sobie prześlemy. Parasecta do Pokédexu. Okej, na razie sobie przesyłam 50 Pokemonów. O, dobra, przesyłają się Pokemony. Udało się połączyć, słuchajcie. Przesyłają się Pokemony. Dostałem Candy też Pokémon Go za wszystkie odesłane Pokemony, tak samo jakbym je transferował. O, i bonus. Mystery Box Pokémon Go. Tego właśnie potrzebowałem. To co, wchodzimy do tego Go Parku, złapać te wszystkie Pokemony, które sobie przesłałem, bo po to je sobie przesłałem, co nie? Okej. To mi się podoba, słuchajcie, jestem podekscytowany całkiem. Dobra, to jest mój Go Park. To jest mój Go Park, gdzie przesłałem sobie te 50 Pokemonów z Pokémon Go. Tylko gdzie one są? Ty, szukam wszystkich. Ale to jest duże. O, tu jest, dobra, tu jest mój Electrode. Już go widzę. Tutaj wszystkie siedzą naraz. To są moje Pokémony. Jakie to jest fajne uczucie, kurczę, widzieć swoje Pokémony, które łapałem przez 2 lata w Pokémon Go. I teraz są tutaj w tej grze.
takie bardzo satysfakcjonujące. Naprawdę bardzo polecam każdemu połączyć sobie tę grę z Pokémon Go. Czujesz się, że to są twoje Pokémony, które znasz i byłeś z nimi od bardzo dawna, co nie? Także te Pokémony jakby, no należą mi się, tak? Są moje, ja je złapałem już wcześniej. Także okej, okay, słuchajcie, łapiemy je do Pokédexu, tylko wezmę drugiego bola jeszcze. Co jest? Nie mogę dwoma bolami ich łapać? Muszę jednym? No nie, nie kurde, nie wierzę, no. Trzeba jednym bolem? Dobra, próbujemy, słuchajcie. O, ledwo trafiłem, kurde. Już się przyzwyczaiłem do rzucania dwoma na raz, także jednym mi ciężej teraz idzie. A już myślałem, że siądzie, no. Nie może mi uciec chyba, no bo to jest mój Pokémon. Jakby mi uciekł, to co? To zmarnowałem Pokémona? Mam nadzieję, że nie. Mógłbym tu w sumie przyjść z combo, bo jakbym miał combo, to bym miał większą szansę na złapanie. No ale wtedy i tak bym po złapaniu jednego w sumie przepał combo, także nie. Nie ma to sensu. Dobra, jest Cloyster w Pokédexie. Do ochrony używa swojej twardszej niż diament skorupy, a do tego wystrzeliwuje kolce z niej. Co ciekawe, nie mam Sheldera, bo skasowałem wszystkie w Pokémon Go wcześniej, także muszę sobie jakiegoś dodać. Teraz Dewgong do Pokédexu, ale się rusza, oj ty. No nie mówcie, że będę tak marnował Pokébole. On jakby pływał, ty, nie da się go trafić, masakra. Dobra, rzucam mu na Naba. O, troszkę łatwiej, z Nanabem trafić. O, siedzi. Mamy kolejnego Pokémona w Pokédexie. Oczywiście byłoby lepiej, gdybym połapał te wszystkie Pokémony normalnie w Pokémon Let's Go, ale no muszę mieć Shiny Charma, żeby robić Shiny Huntingi, także potrzebuję tego. Jego całe ciało jest śnieżno-białe. Nie rani go nawet intensywne zimno. Pływa potężnie w lodowatych wodach. To co, może jakieś alolańskie teraz, na przykład ten alolański Geodude? Ale fajnie, fajnie, że jest alolański Geodude w tej grze. Chyba będę go trenował. Mega fajny Pokémon. Przynajmniej przez jakiś czas, potem najwyżej zmienimy na coś innego, ale póki co wygląda, jestem zwolennikiem go trenowania. Szkoda, że nie można dwóch padów używać w tym, w Go Parku. Naprawdę to jest dziwne, wszędzie można, tylko tutaj nie można. Siedzi. Używa magnetyzmu, żeby przyspieszyć i wystrzelić skały, które kieruje elektrycznością. Fajnie, że ten wpis jest tak o alolańskim golemie, a nie o zwykłym golemie. Jest rozróżnione na nie w Pokédexie. Całkiem spoko opcja. Ale to jest piękne. Ale to jest piękne. Jestem w Go Parku ze swoimi Pokémonami, co nie? Super uczucie, naprawdę. Także połapiemy sobie kolejne ciekawe Pokémony, myślę. O, alolański miał. Ten ma niski level, także na szczęście łatwo się go łapie. Bardzo inteligentny i dumny. Ciężko się nim zajmować. To jeden z powodów, dla którego jest popularny. No co, Jinx do Pokédexu? Siedzi. Wygląda na to, że porusza się swoim własnym rytmem, tak jakby tańczyła. Zarzuca swoimi biodrami, kiedy idzie. Powiem wam, że wciągnąłem się w to uzupełnianie Pokédexu, fajne to jest. Dajcie znać, czy kontynuować to w kolejnym odcinku, czy po prostu złapać sobie te wszystkie Pokémony poza odcinkiem i ruszać dalej. Czekam na wasze komentarze, zostawcie też łapę w górę, subskrybujcie kanał i już niedługo, może nawet jutro, wleci odcinek z Pokémon Go z Mystery Boxa, którego sobie właśnie przesłałem. Także już niedługo ten odcinek, trzymajcie się, na razie, cześć.